Witamy Was serdecznie ze sklepu Odkrywca Historii. Dzisiaj chcieliśmy podzielić się z Wami bardzo dobrą informacją. Na polski rynek dotarł nowy model wykrywacza metali Golden Mask One 15 Black. Zanim przejdziemy do omawiania wykrywacza, o którym wspomniał Krzysiek, chciałabym przypomnieć Wam analogowy wykrywacz Golden Mask 1 Plus UK. Chodziliśmy z nim dosyć długo, testowaliśmy go. Jeżeli chcecie obejrzeć filmiki, oczywiście linki znajdziecie powyżej. A teraz wracamy do omawianego naszego wykrywacza. Jest to Golden Mask One 15 Black. Jest to nowość ze stajni firmy Golden Mask. Powiemy o nim bardzo dużo, bo są wprowadzone bardzo duże, istotne zmiany w elektronice, jak również w cewce. A więc zaczynamy od samego początku. Wykrywacz ten zapakowany jest w takim oto niewielkim kartoniku, sygnowany logem i napisem Golden Mask. Wykrywacz sam z siebie waży 1,2 kg. A co znajduje się w kartoniku? Otwieramy. Po wyciągnięciu oczywiście tradycyjnie wykrywacz zabezpieczony folią bąbelkową. Od początku. I tak. Wykrywacz ten fabrycznie zastosowano macewkę 9,5 cala Fighter S7G. I to jest ta pierwsza zmiana, o której wspominałem na początku. 7G oznacza, że cewka jest 7 generacji. Producent w niej poprawił lepszą separację, głębokość i czułość. Także w tym modelu zastosowana już jest tego typu ceweczka. Cewka oczywiście ma osłonę cewki. Już ją tutaj ściągam, trzyma się bardzo dobrze, żeby jej tutaj nie zerwać. Jest zabezpieczona specjalnie, żeby w jakiś tam sposób ona nie odpadła. Zobaczcie, nawet takim pinem przyklejona jest tutaj do środka, czyli nawet jak nam podejdzie tutaj piasek, to osłony cewki nie zgubimy, a jest lekką ceweczką i w środku, zobaczcie, takie ma karbowane prążki. Jest to bardzo lekka cewka, waży niecałe 500 gram, około chyba 450 gram, jak dobrze pamiętam. Jest naprawdę bardzo skuteczną cewką, a wiem to, ponieważ wcześniej też wspominaliśmy, że z tymi wykrywaczami już chodziliśmy, także mam do czynienia i mam już jakieś wyobrażenie na temat pracy tej cewki. Akurat ja pracowałem z większą cewką, bo interesowała mnie głębokość tego detektora, o czym później Wam też powiemy coś. Ładowarka. O. No i sam wykrywacz metali. Może zanim Wam pokażę, to powiem, że w środku jest zespolony akumulator. Wcześniejsze modele Golden Maska były na 10 akumulatorkach, natomiast teraz tutaj w zasobniku znajduje się akumulator i do tego jest specjalna ładowarka. Akumulator o pojemności 3000 mAh, czyli pozwala na pracę tego detektora około 5 dni roboczych. Warto też wspomnieć, że już ja też to wyciągnę. Zobaczcie, co zostało jeszcze poprawione. Niekiedy w Golden Maskach powstawały luzy na sztyce karbonowej. Producent zmienił zupełnie zaciski, one wyglądają inaczej. Sam karbon, sama rurka wygląda inaczej. No i też na końcach właśnie takie zabezpieczenie takie wibracyjne, że tak powiem, żeby detektor się nie ruszał. A teraz oto tak wygląda nasz Golden Mask One 15 Black, najnowszy produkt. Jest to detektor, który pracuje na częstotliwości 15 kHz. 15 kHz jest najbardziej uniwersalną częstotliwością i świat nauki mówi o tym, że wykrywacz na tej częstotliwości jest i czuły, i zarazem głęboki, i pracuje stabilnie w większości warunków, jakie napotykają detektoryści. Prezentowany wykrywacz jest w wersji podstawowej, jest to wersja tańsza, która nie zawiera w kartonie słuchawek bezprzewodowych i osłon elektroniki, jak również pokrywy komory bakterii. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem chodzenia ze słuchawkami bezprzewodowymi, to producent też przygotował taki zestaw Golden Mask 15 One Black Pro
ze słuchawkami bezprzewodowymi. Oczywiście są to słuchawki Golden Mask, takie, które są spotykane w innych modelach. Słuchawki te też cieszą się bardzo dobrym powodzeniem, mają bardzo dobrą opinię. I w tym zestawie Pro jeszcze też producent dokłada dwie osłony na pokrywę komory baterii, jak i na elektronikę. Czyli są dwie wersje. Standardowa, bez słuchawek i bez pokrowców, i ta wersja Pro ze słuchawkami i z pokrowcami. Tu jest tutaj model, na którym ja już robiłem testy. Zachęcam Was do obejrzenia filmików, które już pojawiły się w sieci z pierwszymi moimi wypadami. Teraz jeszcze wracając do cewek, zobaczcie, standardowo jest cewka 9,5 cala, natomiast też jest cewka 13 cali. Jeżeli kupimy w zestawie z tą ceweczką, no to mamy taki bardzo uniwersalny wykrywacz, gdzie możemy go zabierać na pole, łąki, do lasu. Natomiast ten tutaj z 13, bardziej traktowałbym go jako taki specjalistyczny do głębszych poszukiwań gdzieś na łąki, do lasu. O. I wtedy ona się bardziej, ta ceweczka spełni. Pamiętajcie, nowe generacji cewki mają oznaczenie 7G. Tutaj mojego operatora kamery proszę przybliżyć. Przy go napisu Golden Mask jest 7G napis. Także z tym detektorem Golden Mask One 15 Black są cewki nowej generacji. Zwróćcie po prostu na to uwagę. Jeżeli byście coś nie wiedzieli, to śmiało piszcie albo dzwońcie. A teraz zaprezentuję w ogóle menu, które jest zastosowane w tym detektorze. Więc zaczynamy. Włącznik. Przyciskamy, czekamy sekundę. Wykrywacz nam się odpala. Zobaczcie, jaka prostota jest w ogóle w klawiaturze i w obsłudze. Klikając dwa razy, za chwilę zapali nam się tutaj światełko, ekran nam się podświetli. Zobaczcie, trwało to chwilę, jest podświetlenie. I teraz tak, przyciskiem menu uaktywniamy możliwość regulacji funkcji. Zobaczcie, pod czarnym paskiem aktywujemy daną funkcję. I teraz tak, 15 kHz, można sobie odstroić się plusem i minusem. Widzicie, 15, 1, 2, 3 jest. I teraz tak, żeby przejść na wzmocnienie, to jest gain 27, plus, minus, czyli wzmocnienie, silnik napędowy tego detektora ma 30 pozycji. Żeby zmienić następną funkcję, klikamy znowuż menu. I teraz tak, co najważniejsze, tu jest głośność żelaza, którą też możemy regulować sobie przyciskami. Jeżeli chcemy wyciszyć żelazo, żeby nie było słyszalne, to po prostu zjeżdżamy do zera. Kolejna funkcja to głośność ogólna. Tu sobie zjeżdżamy też plusem i minusem. Żeby zatwierdzić te nasze ustawienia, klikamy przycisk Enter. Robi się tak zwany reset i jest wszystko jakby gotowe do pracy. I teraz jeszcze jedna funkcja, która jest ukryta pod przyciskami plus i minus, czyli dyskryminacja. Zobaczcie, jeżeli chcemy coś wyrzucić niepożądanego, co nas nie interesuje, to po prostu przyciskiem plus wjeżdżamy do góry. Jeżeli chcemy wejść w tryb niższej dyskryminacji albo w ogóle all metalu, to wchodzimy w wartości ujemne, które nam tutaj się pokazują. Ot cała filozofia. Taką bardzo ważną informacją dla potencjalnych użytkowników tego modelu wykrywacza jest to, że ten detektor pracuje w dual tonie, czyli żelazo pokazuje innym tonem i przedmioty wykonane z metali kolorowych też innym tonem. Wykrywacz się nie myli, jest to są pewne wskazania, tym bardziej, że te cewki 7G naprawdę robią niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o czułość, identyfikację obiektów, no i też o wspomnianej głębokości, której Wam mówiłem. A za chwilę Wam pokażemy takie sklepowe testy, tak orientacyjne, żebyście po prostu mogli nabrać wyobrażenie o możliwościach tego detektora. Testy będzie przeprowadzała Ewelinka, ja będę operatorem kamery. Ustawiłem wykrywacz praktycznie na maksymalnych jego możliwościach. No i muszę też Wam powiedzieć, żebyście pamiętali, że to jest wykrywacz, który pracuje na automatycznym gruncie balans, czyli już tu nic nie podciągniemy i on sobie będzie z automatu pobierał głębokości. A tu jest taka linijka, która tu ma 50 cm, tu 40, 30, 20, 10. Zaczniemy od przedmiotu, od oznaczenia niemieckiego, które znalazła Ewelinka, gdzie też byliście świadkiem na filmie, na jak to targała.
No i teraz tak, no co? Zaczynamy. Czyń swoją powinność. 50 centymetrów jeszcze nie widzi detektor. 40 już coś tam zaczyna mlaskać. Patrzcie, około 40 centymetrów. 35, po 40 centymetrów. Daj teraz głębiej. 30. Około 40 centymetrów widzi taką odznakę. Trochę więcej nawet. No troszkę więcej nawet, zobaczcie. To głęboko czy nie? No bardzo głęboko. Popieram, potwierdzam. Zmienimy teraz, z czymś innym będziemy robić próby. Patrzcie, 40 cm dla odznaki na wykrywacz, który jest, no, dla początkujących, średnio zaawansowanych użytkowników to jest bardzo duża, nie, bardzo dużo osiągi. Co, przypomniało ci się, jak znalazłeś to odznaczenie? No. Wspomnienie lata. Odkładam na honorowe miejsce. Do gabloty, tu mamy taką gablotkę na te nasze znajdki. Kolejna próba to maraśkę, którą ja znalazłem. Też widzieliście na filmiku. Kochanie, czyń swoją powinność. Testuj. 50 cm nie widzi. 40 też nie. Jak nie? 40 pary już, patrz. No już coś tam się odzywa, ale on się wzbudza też od metalu, który jest w sklepie. Od koszyka, który tam stoi. Patrzcie, 30 cm pewnie. No tam 20 to wiadomo. No 35 cm według mnie, 30, około 35, no pewnie na dworzu te testy by inaczej wyglądały. No po 40 cm faktycznie, nie? Dziękuję. Proszę. Proszę o to teraz jeszcze taką aluminiową 5-złotówkę. Trzymaj to. Odbieram to. Od 50? Od 50. Cisza, 40. Coś tam słychać delikatnie. 30 parę to już pewnie. Zobaczcie, około 40 cm też taką 5 zł aluminiowe widzi. Koszt. Koniec testów powietrznych zrobionych w sklepie. Może jeszcze coś pokażemy. No to pokażemy jeszcze coś. Wziąć. No nie wiem, weź coś. Obrączkę? Weź jakąś obrączkę, zobacz co tam jest. To jest srebrna obrączka? Tak. Srebrna obrączka mała. No. 60 nie, 50 też nie. Coś kiepsko tutaj. No, mała obrączka to i zasięgi mniejsze. No tak, po 30. 20 parę centymetrów. 20 pewniak. Pokaż jeszcze jakiej wielkości ta obrączka jest, żeby nasi widzowie widzieli. Mogę porównać do mojej. A. Taka mini mini. Test obrączki to był tej, a to jest Ewelinki. Także mała obrączka. Hopsiup. Ten model wykrywacza metali dostępny jest w sklepie internetowym i stacjonarnym odkrywcahistorii.com. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod filmem, natomiast jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, to zapraszamy do sklepu stacjonarnego, który znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Susz. Zapraszamy Was serdecznie. Jeżeli mielibyście do nas jakieś pytania w związku z tym wykrywaczem metali i nie tylko, śmiało do nas piszcie, dzwońcie, kontaktujcie się przez portale społecznościowe. Stopnieje śnieg, my weźmiemy nowe modele wykrywaczy w teren. I będziemy je testować, będziemy też opiniować i na bieżąco Wam prezentować filmy z naszych testowych wyjazdów. A tymczasem co? Kończymy już filmik i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.